Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic. I tak moi drodzy, najpierw sobie zobaczymy na punkty wszystkich domów Slytherina, Ravenclaw i Hufflepuff oraz Gryffindor. Jesteśmy na drugim miejscu, ale widzicie, Slytherin nas kurde ponad 100 iluś punktami, no wygrywa, co nie? My mamy dopiero 331, a oni mają 464, to ma ponad 130 ileś punktów, znaczy 120 albo 130 punktów, kurczę, mamy przewagi. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem, przewaga. Znaczy, musimy chociaż mieć tyle, co nie, punktów. I postaramy się mieć je. Ale nie wiem, czy nam się to uda. Dobra, na razie będziemy oczywiście wykonywać kolejne wyzwanie. Żeby je ukończyć, dobra, ja to wiem. Ja to właśnie zaczynałem w poprzednim odcinku, ale wiecie, nie zakończyłem tego jeszcze. Ale to łatwe jest, panie wam jednak. Postaraj się dotrzeć do niej najszybciej. Jeśli twój czas skończy się, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz też mniejsze gwiazdki. No ja to wiem. Dadzą ci trochę czasu i poprawią. To jest właśnie bardzo dobre. Radzę, byś spróbował znaleźć wszystkie. Dobra. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Okej. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Dobra, okej, lecimy. Drzwi i przejścia mogą być. Ja to wiem już. Przez pnącza i rośliny. Możesz oczyścić sobie drogę używając Defendo. Dobra, okej. Mamy 1499 tylko sekund. Dobra. Ale to sobie weźmiemy te, jak to się nazywa, fasolki, co nie? Sobie weźmiemy chociaż trochę. Dobra, lecimy dalej oczywiście. Sobie. Co my tu mamy w ogóle jeszcze? Okej. Dobra, co my tu mamy teraz jeszcze jednak? Aha, tu mam tego ślimaczka zabić, tak? Tylko tu jest obydwa, kurde. O kurde, ej, skubańcu ty pindzielony. Czego oni mnie atakują? Skurczybyki. Nie w tą stronę, kurde. O właśnie, o to. Dobra, okej, mamy... Dopiero tyle mamy, tak? Kurde. Troszeczkę trudne to jest jednak, powiem wam. Dobra. O kurde, ja zapomniałem, że to... co jest? Czemu on wylazł, kurbaniec? Siedzieć tam, skuruny. No właśnie, siedzieć tam, skubańcu ty. Czekajcie, tam mamy kurde kolejne te drzwiczki. Znaczy ten, pnącza. Miałem mówić na temat, kurde. Aha, teraz ciebie. Bo tamtego to i nie muszę po pierwsze, co nie? Co jest? Jeszcze jedne pnącza? Kurde. Dobra, okej, okay. Pięknie, udało mi się, bardzo ładnie. Dobra, lecimy tutaj oczywiście, będziemy mieli... Przecina też sznury podtrzymujące różne przedmioty. Dobre! Dobra, okej. Okay. Dobra, już. Bardzo dobrze, pięknie. Co to za przejście jest? Grzyby horklumpy wyrzucają czasami chmury trującego gazu. Unikaj ich lub przecinaj ich nogi za pomocą Defendo. Dobra. Defendo. He, dobre. Defendo. 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 Dobra. Defendo. Okej, wszystko. Kiedy oddzielisz kapelusz Horcrumpa od nogi, możesz go wziąć i rzucić nim. Dobre, fajne. Dobra, tu wyjdzie ten głupi. Jak ja mam go wziąć? Dobra, nie będziemy go brać. Dobra,
Aha, my musimy... Czekajcie, bo to jest skomplikowane jakie... A, kurde. Wspomniałam o tych grzybach w piruny. Co mam z tym zrobić teraz? Chodź tu, głupi. O właśnie, o to mi chodziło. Dobre. Dobra, ale tu coś zapomniałem, kurde. A nie, dobra. Ja chyba tam muszę skoczyć. Tak mi się wydaje, właśnie. Albo i nie. O, fuck! Mój błąd, wybaczcie, kurde. Dobra. Dobra, skupiamy się. Bo ja do tej pory się nie skupiłem, powiem wam. Jednak. Dobra, okej. Okej. Czasami chmury trującego gazu. Dobra, ja to już wiem. Unikaj ich lub przecinaj ich nogi za pomocą Defendo. Dobra. Nie ma problemu. Już się nauczyliśmy do tej pory kilka zaklęć Alohomora. Defendo właśnie to, co teraz właśnie robimy tę misję. Dla tej, dla... Kiedy oddzielisz kapelusz Horklumpa od nogi, możesz go wziąć i rzucić się. Dobre, pięknie. No chodź tu, głupi. Pięknie, ale dobra, co ja mam teraz zrobić w ogóle tu? Ja nie mam zielonego pojęcia tu. Wow. O, proszę. No i co? Co mam tu zrobić? To jest pytanie. A, okej, okay, już wiem. No, mam już, dobra, fajnie. Dobre, powiem wam, dobra kryjówka to jest nawet też. A, tu jeszcze lina jest jakaś. O, proszę, jak pięknie. Dobrze jest. Dobra. Dobra, i możemy przejść już na spokojnie, co nie? Dobra, pięknie. Oho, ślimaczki. Jak zwykle. O kurde, kolejne. Pięknie. Znaczy jeszcze nie zakończyłem co do tych... Do tych. O kurde, dwa? Serio? O proszę. Niedobrze. Aha, tu nie mogę już. Dobra, co my tu musimy zrobić po pierwsze? Tego ślimaka gdzieś trzeba rzucić, tylko nie wiem... Nie wiem gdzie. Filunia. Gdzie ja go mam rzucić w ogóle? Kurde, to jest pytanie. Co to jest? Gdzie ja go mam rzucić, tego dziada? Nie mam zielonego pojęcia. Jezu, jak się przestraszyłem, Boże. Dziadzie ty głupi. Dobra, ale gdzie ja mam ciebie rzucić, ziomuś? Bo nie mam zielonego pojęcia. Kurde. Serio, nie mogę go rzucić tu. Filunia, gdzie ja go w ogóle mam rzucić? Bo ja nie mam zielonego pojęcia, serio. Czekajcie. Aha. Coś takiego. O, się zbugował nam. Aha, tutaj musimy go rzucić. To niepotrzebnie... Kurde. Okej. Chodź tu, dziadzie. Kurde, co ja robię? Boże. Chodź tu, dziadzie. No chodź tu. Chodź tu, dziadzie. Kurnia. No chodź. Ty dziadzie, ty pindzielony, kurnia. Ty, chodź tu. No chodź tu. No chodź tu, no kurde. Ziomuś. Kurnia. No chodź tu. Mogę go wziąć? Nie mogę go wziąć. Kurde. No chodź tu, dziadzie. Kurde. Bo tego dalej nie będę mógł przesunąć, co nie?
przecież. No chodź tu. Kurde, co za dziadol. Co za dziadol. Bo ja tego dalej nie mogę przesunąć, co nie? A mogę jednak! Dobra, okej. Myślałem, że jak... Myślałem na początku, że ja muszę coś z tym zrobić, o z tym ślimakiem, co nie? A tu jednak tak trzeba zrobić. Dobra, fajnie. Bardzo pięknie. Serio tu coś mamy? O, jak ładnie. Mamy dwie te. Wow. Kłujące kolczaste rośliny strzelają kolcami, mamy fosolki za blisko. Unikaj ich, albo przecinaj ich łodygi za pomocą Defendo. A tu co jeszcze jakieś? A nie, ten, te nie, dobra. Myślę... Ojeju, co ja zrobiłem? Dobra, tak. Aha, nie mogę dalej, dobra. A, to tak starczy. Okej, pięknie. Ej, ale chcę do góry, do dołu, znaczy. O kurde, a się przestraszyłem, powiem wam jednak. Oho. Dobra. O kurde, lina. Powiem wam, że nawet nie zobaczyłem tej liny. Serio. To musimy iść na to, wygląda tam na dół. O kurde, tu jakaś jest... Ten, jak to się nazywa? Boże, jak to się mówi na to? Nie spadek, tylko... Inaczej, Jezu. Spadek, nie spadek, tylko... O, jakoś jak się na to mówi, tylko nie pamiętam teraz nazwy tego. O kurde, mole. Zapomniałem nazwy. Serio, w czajniku te fasolki nawet są? Kurde. Ja pierdzielę. Można także wykorzystać do przecinania innych rzeczy. O proszę. Na tamtej pajęczynie. Okej. O kurde. Ajajaj, mój błąd, bo nie zobaczyłem, że tam muszę skoczyć. Znaczy, że pajęczyna była, co nie? Mój błąd. Wybaczcie jednak. No, o Jezu, głupie pająki. Czy co to tam ma być? Nie wiem. One za mną łażą, skubańce. Tam kolejna gwiazdka jest, widzę. Dobra. Zaraz przyjdziemy tam do tamtej gwiazdki. Aha. Aha, to jest... A, dobra, to jest to, okej. Dobra, o, tu mamy kolejne te. Kolejne fasolki, pięknie. Dobra, dzisiaj wykonamy te kolejne wyznanie. Oj, wyzwanie, nie wyznanie. Boże, co ja gadam? Wyznanie, kurde. Wyznanie to może być, wiecie, miłości na przykład. Wyzwanie, kurde. Te wciąż coś plotę, pieruny, nie wiadomo co. O, proszę. Kurde. Spokój się, głupiś. Skarcz. Dobra, o, żabeczka. Chodź tu, żabę. Ej, ale chciałem żabkę wziąć. Wow, udało się, pięknie. Aha, to ja muszę sobie tu bliżej chyba. O to przesunąć, tak dobrze mówię? Aha, dobra. Wow, wow, ej, ziomuś, kurnia. Spokój się już. Oj nie, to nie. Dobra, pięknie. Głupia ważka, w piruny. Bez kitu. Dobra, tu trzeba uważać, bo tu kolejna jest. Kolejna. Wow, co jest? O kurde. Wow, a ja muszę tym skoczyć, czyżby? Wow, ale odjąłem żyć sobie. O kurnia. Oho. Moje ulubione. Pięknie, uda. Kolejna? Pięknie, dobra. Wow, widzicie? Kurde, ledwo byś się we mnie dał rady, kurde, z tym wszystkim, co nie? Ale dobra, okej, spokojnie. Oho. Wszystkie? A, tu jeszcze jedno. Nie trafiłem. Kurde, trafno. No, pięknie.
Hehe, dobre. Dobra, mam ziabeczkę mam, fajnie. Oho. No chodź, gnomie. No chodź. Dobre. Pięknie, dobrze jest. Dobra. Kurde, spadłuwa mnie stąd. Jak wrzuciłem go. O, sam się rzucił chyba. Albo i nie, czekajcie chwilunie. Bo ja muszę do... ten. O właśnie, przecież mogę tak zrobić. Ej, nie trafiłem, kurde. Niedobrze. Ale oberwał. Dobra, idziemy dalej sobie. O kurde, co my tu mamy? Jakieś kolejne te... To jest jadowita tentakula. Nie zbliżaj się do niej, mocno gryzie. Wow. Za pomocą Defendo może się oszołomić i podcinać jej macki. To dobrze. Dobra, okej, nie będziemy podchodzić dalej, blisko. Wow, uwaga. Dobra, kolejna gwiazdka widzę jest. Bardzo pięknie, dobrze. I teraz tak, musimy iść na górę. Dobrze mówię? Poczekajcie chwilunie. Bo nie mam zielonego pojęcia, czy mam tam skakać. Pewnie mam skakać tu, dobra, bardzo pięknie. To duchy chroniące drzewa gibie. Jeśli rzucisz na nie Defendo 3 razy, znikną. Ej, jakim cudem nie skoczyłeś, no ziomuś. Kurde. Dobrze. Chodź tu. Kupia żaba. Pięknie, dobra, okej, czekajcie. Gdzie ja mam, kurde, gdzie mam iść? No, na pewno tędy, co nie? Ale jak ja mam podskoczyć tu? O Jezu, spokojnie, kurde, głupia macka. Serio. No dobra, okej, ale... A! Tutaj, dobra, mam już. Dobra, a, tędy. Okej. Mam 590 ileś już, tak? Wow! Kurde, spokojnie, ziomuś! Górnie! Uspokoił się głupio, głupi duchu! Kurde, czemu nie mogę rzucać te skubańce? LOL! Niech spadają stąd! Ciebie muszę rzucić, tak? Na pewno! Dobra! Nie ma problemu. Wow, kolejny tu przylazł do mnie, skubaniec. Co, skubańcu? No, lepiej się uspokój, ziomek. Dobra, tutaj ja rzucę. Wow, 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 ej, spokojnie. Kurde, mole. Ej, to się wkurzyło na mnie, ty też się wkurzyłeś na mnie. Kurde, się uzięli na mnie, skubańce, co nie? Powiem wam jednak. A, dobra, okej, okej, wiem już. Idzie tu do mnie. A nie, dobra, nie idzie. Myślałem, że idzie, a jednak nie idzie. Kurde. Dobra, pięknie, udało mi się. Udało mi się. Aha, tu jeszcze ty. Dobra. Co mam tu zrobić? To jest pytanie moje. Tu mam... A, jeszcze Lumos właśnie zapoznaliśmy. Miałem właśnie... Miałem mówić, ale zapomniałem o tym normalnie, o tym tym... o tym zaklęciu, co nie? To Harry Potter używa go często. Znaczy nie, powiem wam, że często uży... Dobra, pięknie. Kolejny tam jest? Nie, myślałem, dobra. Oho. Dobra, widzę kolejna sieć pająków. Ale powiem wam tak, powiem wam, jeszcze będę to mówił przy podsumowaniu tej gry. Znaczy tej części, co nie? Ale to też jest gra. Powiem wam tak, ta część jest według mnie fajniejsza. Ponieważ tak, tutaj jest, powiem wam, zapoznajemy nowe zaklęcia oraz dodali tutaj w tym...
w tej części łatwiejsze, łatwiejsza nauka tych jest, zaklęć. Mi chodzi o te strzałki, co nie, jak widzieliście. O właśnie o to mi chodzi. To jest, powiem wam, łatwiejsze niż w pierwszej części, bo w pierwszej części trzeba było... Trzeba było właśnie, wiecie, różdżką. Różdżką, to nie kręcić według tego, czy według wzoru, wiecie, zaklęcia, co nie, a tutaj strzałkami. I jest, powiem wam, łatwiej, bo można szybciej nauczyć się tego zaklęcia. Dobra? Dobra, co ja mam zrobić z tym? Ukryte drzwi są, widzę. O, jakie fajne. Powiem wam. Dobre. Mam kolejną gwiazdkę. Pięknie, dobrze. Dobra, wiem już, o co chodzi. Okej, to łatwizna jest, powiem wam jednak. Dobra. Dobra, teraz tak. Jeszcze raz. Dobra, pięknie, udało się. Bardzo ładnie, dobra. A to powinno się zamknąć, jak dobrze pamiętam. Znaczy, jak dobrze wiem. Ale mogę się mylić. Oho! Wow! Ej, jakim cudem dwa? No bez przesady już. Kurde. No jeszcze jeden. Więcej was matka nie miała tu. Kurde. Dobra. Dobrze jest. Albo i niedobrze. Dobra. Ten spadnie. No kurde, spadaj ta no. Ja pierdziule. No bez przesady już. Pięknie, dobrze jest. O nie, i kolejny. Kurde, bez kitu. Dobra, idziemy dalej sobie. Flipendo. Piu piu, dobra. Idziemy sobie dalej. Jest, ukończyłem. Pięknie. Znakomicie, panie Potter. Ukończył pan wyzwanie Defendo. Dobrze, czas, dziękuję. Jaki panu pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. Pięknie, 2620 punktów. Jestem ciekaw, ile punktów będziemy mieli. 100, tak myślałem, kurczę, ale dobra i to. Bo to więcej chyba się nie dostanie tych punktów niż 100. Ale wcześniej chyba dostawaliśmy, jak pamiętam, 431 mamy. Troszeczkę doganiamy, ale no za mało jeszcze, co nie, tych punktów jest. O, mamy kolejną kartę właśnie. Hermiona mówiła mi, że zrzucone skórki bumslangów można znaleźć koło cieplarni. Koło cieplarni to... Chodź za mną, Harry. Aha, okej, już wiem. A czekajcie, tam jest jeszcze jest... Aha. Czego nie mogę się tego nauczyć? Kurde. Nie wiem, dlaczego nie mogę wziąć tej... Czekajcie, Ron był. Gdzie jest Ron? Gdzie on polasł? Tędy? Oto czy... główny hol. Ale dobra. On tutaj poszedł. Ron? Czy mogę się mylić? Czekajcie, bo on gdzieś... A czekajcie, przecież ja mam coś takiego jak... Właśnie, mapa. Czekajcie, wielka sala. Ale... Chwila. Nie wiem, czy tu będzie... Spongiffy! O proszę, to jest ten właśnie to zaklęcie. A tego się nauczymy później. Czekajcie, a jak wyjdę na przykład z tego, czy tu się nie da wyjść? Da się wyjść, dobra. I teraz zerkniemy sobie na mapkę. Stadion Quidditcha. Wyzwanie Defendo. Ale tu, kurde. Czekajcie. Ale gdzie jest cieplarnia? Poczekajcie, bo tu mi nic nie pokazuje w ogóle, co nie? Zakazany las, lekcja zielarstwa, Defendo. To już było, co nie? Czekajcie, gdzie on w ogóle polasł, kurde? Bo ja widziałem gdzieś, że gdzieś on szedł, ale... Kurde, nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę szedł ten Ron. A i tutaj jest! Jezu, ja ślepy jestem, myślałem, że on gdzieś polasł. A on tutaj, kurde, skubaniec jest. Hehe, dobre. A jeszcze byłem przecież, a ty co?
Co ty za mną biegniesz? Cieplarnia. Zawsze jest tu bardzo ciepło. A, cieplarnia. A, okej, dobra, wiem już o co chodzi. A, tu nie mogę tego zaczarować, dobra. Ej, kurde Harry, czego się zatrzymałeś? A czy czego za mną biegniesz, dziewczynko? Kurnia. Głupia dziewczynka, co nie? Cieplarnia jest zaraz za tymi drzwiami, Harry. Powodzenia. O, dobrze wiedzieć. Ja będę uważał, czy nie idzie profesor Sprout. Sprout, dobra, to jest ta, co robiliśmy przed chwilą te... Czy, no czy, że robiliśmy te wyzwanie u niej, co nie, przed chwilą. Dobra, muszę znaleźć skórę Boomslanga, czy jakoś tak. Aha, bo to jest potrzebne do tego przebrania się, znaczy nie przebrania się, tylko... O co tu chodzi w ogóle? Czego ona nie chce oberwać ode mnie? W pieruny. Skubaniec. O kurde, ale tego tu jest. Ja pierdziu... O nie! Ci, co strzelają w pieruny tymi... Jezu! A tu głupie już się robi, powiem wam. Głupie są te potwory, powiem wam. Jezu, jeszcze jeden. Dobra, spadam już stąd. Kurde, jeszcze jeden. Dłużej tu, powiem wam, jest jednak. Aha, my jest... Właśnie nie jestem pewny, czy to tutaj trzeba, kurde, iść. To nie jest na czasu, nie? To sobie... Sobie weźmiemy sobie te... O, właśnie. O, tu jeszcze jedno się pojawiło. Dobra, pięknie. Dobra, troszkę wzięliśmy tych... Wiecie, tych fasolek. Przydadzą się. Tak i... Oczywiście tak. Aha. Tylko zaraz, w którą to stronę mnie nie przesunęło. Haha. To jest pytanie. What? Jak ja mam tu podskoczyć? Kurnia. Ojojojoj, niedobrze. O, ale widzieliście jaki parkour? Kurde. Harry. O ty. Dobre. A ty wariacie w tym. Aj, Harry, Harry. O, tu coś mamy. A, tu nic nie ma, dobra jednak. Eu. I chyba tu musimy wejść, ale nie jestem pewny. Co nie, na 100%. A może tutaj? Nie, nie, tu chyba nie, mi się wydaje. Albo tutaj. Tutaj, bo jest zapis. O właśnie, mi się tak wydaje, że tutaj. He, bo zapis, co nie? Dobra. Powiem wam, daleko są te... Kurde, te skubańce będą tu we mnie. Chodź tu, głupia żabo. I tak cię wezmę. Kto mi... Tu we mnie... Kurde. Co oni to zwalają? Jeju. Dobra. Ojeju. Dobra. Kurde. Dobra. Okej, spadam. Spadaj stąd. Kurde. Skomplikowane, powiem wam, jest to. Znaczy skomplikowane. Głupie są te potwory, powiem wam jednak. Dobra, idziemy dalej. O. Co my tu mamy? Pająka jakiegoś? Co to jest? Żaba. Pająk. Pajączek. To wyjątkowo niemiła odmiana. O kurde. Ich ugryzienie jest niezwykle trujące. Więc trzymaj się z daleka i oszałamiaj je zaklęciem Rictus Sempra. Sempra. Dobra, nie ma problemu. A, dobra, tu już jest oszołomiony, ta? Bardzo pięknie, dobra. Wow, kolejny? Chcesz oberwać? Kurde, wariacie ty. Aj ty wariat jednak jesteś. Kurde. Dobra, gdzie... O, żabka, chodź już. Kurde, chyba no, i tak cię wezmę, hehe. Dobra, pięknie. Czyżbym ja musiał wejść tam na górę? No to jest pytanie, nie wiem. A zaraz zobaczymy, na razie ich zabiję. Tych dziadów. Pięknie, dobra. O, tu mamy kolejne te właśnie. O to mi chodziło, żeby zebrać te fasolki, bo się przydadzą, co nie? A właśnie, by może by tak sobie kupić za te fasolki, jak to się nazywa, te miotłe może, Nimbus,
Tylko nie wiem, czy będzie kolejny mecz jeszcze, kurde, w tym. A nie, dopiero to pierwszy mecz jest, o nie, moi drodzy. Bodajże. Gdzie to jest? Pewnie w tym kufrze, jak dobrze wiem. A nie, karta. A nie, tylko karta, dobra. O, tu może? Tu coś mamy. Mamy chyba, to jest to. Nie, to nie jest to. Kurde. Ja muszę tu wejść na pewno. Bo tu jest skóra Boomslanga przecież. Dziwne. A, to jednak jest, dobra. Dobra, znalazłem, bardzo pięknie, dobra. Tylko tu ktoś może wejść zaraz. Ale dobra, okej, mam jednak. Jest! Hej, Hermiono! Znalazłem zrzucone skóry Boomslangów do eliksiru wielosokowego. Świetnie, Harry. Zaraz dodam do eliksiru. Nie ma za co. Któż to idzie do mnie? Zaraz się zacznie cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów. O kurde! To się odbywa, prawda? Tak, wiem, wiem. Właśnie! To jest pytanie. Chwila. Aha, na drugim miejscu jesteśmy i chyba tym razem nam się nie uda. Tędy. A pójdziemy jeszcze na tą ceremonię, a co tam? Pójdziemy. A właśnie, czekajcie, my jesteśmy tu. Przydałoby mi się tutaj jeszcze pójść do tego wyzwania, co nie jest Spongify. Nie wiem, jak to się, że to jest Spongify? A mniejsze o to. Ale i tak chyba... Witajcie. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Aha. Najwyraźniej prowadzi Slytherin. Chyba musicie kogoś wysłać do pokoju nagród. A ile razy ty tam byłeś, Potter? Może następnym razem ci się poszczęści? Ej, idź ty. Dziadzie ty. Zobaczmy, ile nazbiera fasolek. O, dobra, okej. W grudniu profesor McGonagall spisała nazwiska wszystkich, którzy zostawali w szkole. A, to będzie tak. Hermiona, Ron i oczywiście Harry. Ron i Hermiona też się zapisali. Słyszeli, że Malfoy zostaje i wydało im się... A, pamiętam, to też było w filmie. Ferie świąteczne będą... O, no, właśnie. ...okazją do użycia eliksiru. A to Draco, to te powiem wam przesadził wtedy, co nie? Przy tym treningu właśnie Quidditcha. Powinienem wpaść do łazienki jęczącej Marty i sprawdzić, co z eliksirem wielosokowym. Mam nadzieję, że Hermionie nie trzeba więcej składników. Dobra, zaraz podskoczymy, ale dopiero w kolejnym odcinku. I cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!